Tak, wyspałem się. Poszłem późno spać, ale pospałem dzisiaj długo, do 9. Ale nie szkodzi, bo czas mnie nie goni. Trzeba będzie zakończyć lookbooka, bo wczoraj już tego nie zrobiłem, choć powinienem to zrobić, bo to się powinno robić na koniec dnia pracy. Ale czasami na drugi dzień z rana to robię. I wypisać nowego. I dociągnąć dzisiaj do końca. Na jakimś pilocie stanę. Akurat mam blisko, patrzyłem na mapie, blisko na stację paliw do tego miejsca dostawy, więc nawet fajnie się ułożyło. Kawki tylko naleję, bo wczoraj sobie kupiłem dodatkowo termos. Jeden więcej na lofcie. I kawka musi być. Tak jak trak musi mieć paliwo, tak kierowca też musi mieć paliwo. Okej. Zakończę szybko logbooka, wypełnię nowego, tak jak wspomniałem. Szybko przelecę traka wokoło. Trzeba będzie opony sprawdzić. Obstukać młoteczkiem. Światła i tak dalej. Inspekcje. Olej sprawdzę jutro rano. Czasami sprawdzam codziennie, czasami co drugi dzień. Także ostatnio patrzyłem, wszystko jest ok, więc będzie ok. Dobra. Trzeba się brać do dzieła. Na układy nie ma rady. Zapiszę tylko sobie stan końcowy. 843 263. Czyli 1000 km nam wczoraj wskoczyło. A więc ja to mówię, norma wyrobiona. Ten 1000 zawsze się staram mieć, no. Nie zawsze się człowiek ściera na większą ilość. 1025. Także, a na dzisiaj mi zostało 800 z hakiem, niecałe 900 km, więc po co się szarpać w jednym dniu, a później robić półdniówki. Dobra. Dobra. Uciekamy. 11 godzina minęła. Więc trzeba ruszać na podbój z highwayu. Do celu mamy 608 mil. Także nie jest tak strasznie daleko. 900 km. Maksymalnie. I lecimy z tym koksem. Okay. A nie mów, nie mów. Nie potrzebuję. Nie potrzebuję, żebyś teraz mi wchodziła w słowo. Teraz ja mówię. No i się zaraz wbijemy na Interstate 94, kierunek Minneapolis. Także zrobimy dzisiaj Minnesotę, Wisconsin i jedziemy do Illinois, do Illinois, jak kto woli Illinois. I kawałek jeszcze ujedziemy, aż dojedziemy do tej miejscowości, o której wspominałem wcześniej, czyli do miejscowości Morris. Jutro mam nadzieję, że będę miał szybko jakiś adres po odbiór towaru. Nie będę musiał czekać. Taką mam nadzieję. Choć mówią, że nadzieja matką głupich, ale wszystkie matki trzeba kochać. Zwłaszcza, że się zbliża za niedługo ich święto. Wiem, trak, wjechałem ci, wjechałem, a on nie mógł zjechać, bo akurat go osobowe brały lewym pasem. Ale już się wbiło. Jedź, jedź. Krótki pas do rozpędzenia był dlatego. A ja jestem załadowany na maksa. Więc się tak szybko nie rozpędzę. Dobra. Osiągamy naszą prędkość. Dzisiaj pojedziemy z prędkością 170.
107, 108. Nie będziemy się spinać, bo nie ma potrzeby. Czas nie jest napięty, nikt mi nie zamknie burtowni przed nosem, ani się nie spóźnię na dostawę, bo dopiero jutro, więc w takim układzie nie ma sensu najmniejszego, żeby się za bardzo śpieszyć. Łazanki może zjem jutro. Muszę zjeść trochę ryżu, bo naszła mi taka ochota na ryż. Mam sos. Będziemy jedli tak trochę po chińsku, aczkolwiek nie mam pałeczek, będę jadł widelcem, bo ja tylko widelcem jem. Pałeczkami to ja bym się raczej nie najadł. Jak znam siebie, to mnie połamał i zaczął jeść ręką prędzej. Dam sobie trochę więcej ryżu, bo ja tylko drugie danie będę jadł. Zupę jeszcze mam, barszcz, ale to może wieczorem zjem albo jutro. Dokończę resztę tego barszczu. Mam sos. Nie chcę go rozlać, bo zawsze coś się rozleje. Sos i mięso. Także zaraz wrzucamy do piekarnika, czyli do mikrofalówki. Piekarnika akurat nie mam. I ten. I można się powoli brać do jedzenia. Najpierw co? Trzeba zagrzać. Dobra. Damy na 4 minuty, bo mi bardzo wolno grzeje ta mikrofalówka, bo nie dostaje tyle prądu. Dlatego mi tak piszczy mój inwertor. Póki są naładowane baterie, no to one dają, ale one później słabną. Zaczyna piszczeć, ale grzeje. Z troszkę mniejszą mocą, przez co trzeba grzać trochę dłużej. Na przykład 4 minuty, tak jak teraz, a nie 2, jak normalnie w domu.
No ale się zaprzęja. Dobra. Tak, mikrofalówka się wyłączyła. Wiecie, zagrzało. Talerz ciepły, więc powinno być ciepłe. Ja sobie jeszcze zapodam wentylator. To, co lubię, jak mi bije po pleckach. Także można jeść. Ale zbyt ciepło nie jest. Może się na chwilę włożę do piekarni. Do mikrofalówki, kurde. Sobie do piekarni. Musi być ciepłe bardzo. Tak jak mówię. Tak, pojadłem. Godzina 16, godzinkę czasu, zrobiłem sobie długą przerwę, długą pauzę, więc można jechać dalej, 350 mil i na miejscu. Tak, możemy startować. Jeszcze trochę to w ogóle nie zapali. Ciężko coś pali. Długo, długo kręcę. Nie wiem. Co go męczy. Także uciekamy. Piękna, słoneczko świeci elegancko, wiaterku nie ma w ogóle, także jest fajnie, ciepło jest, fajnie się jedzie, naprawdę fajnie się jedzie. Powoli, bo nie ma co świrować. Ludzie z boku się tankują, chodzą. Można kogoś zahaczyć. Także zmywamy się z miejscowości Menomonee. Jak dobrze mówię, oczywiście. Z tymi nazwami własnymi to nigdy nie wiadomo. I uciekamy z powrotem na autostradę. I kierunek dalej na east, po jakimś czasie na południe, na sam. Ptaszki latają, przed samym zderzakiem się pchają. Tu są dwa pasy. Widać, że troszkę wiaterek wieje, ale nie jest duży, on jest słaby. Jest, bo jest, ale... Ale jest ok. Ciekawe, jak dalej będzie równa drodze, bo w Minneapolis... No troszkę samochodów było, ale to spowodowane tym, że no weekend ludzie też jeżdżą, jak jest ładna pogoda zwłaszcza. I ten, no i jest też Dzień Matki, więc tym bardziej ruch jest wzmożony, no przecież ludzie jeżdżą do swoich rodzin, do matek i odwiedzają ich w ten wyjątkowy dzień. Przed nami i uciekamy. Ciągnę starą przyczepę, kurde, jest taka stara, że ma kingpin wytarty, węższy po prostu, mniejszą średnicę i ten
czuję, że szarpie mi na czepa. Nic z tym nie zrobię, nie da rady tego wyregulować, bo jak się trafi nowa naczepa, to wtedy szczęki się dobrze nie domkną. Taka jazda z przyczepami, jak się non stop zmienia, no to trzeba wyregulować do rozmiaru nominalnego, tak jak to jest z nową przyczepą. Gdybym ciągnął non stop tą samą, to by można było podregulować szczęki, bardziej je ścisnąć, bo troszkę mniejszy kingpin by luzu nie było, ale tak jak wspomniałem, jak będzie inna naczepa z szerszym kingpinem niewytartym, to się nie zamknie dobrze i jest za duże ryzyko, że naczepa się może zgubić. Po prostu się wypnie. Dobra, starczy tego gęgania, lecimy. Będzie miejsce na lofcie, czy nie będzie? Ale widzę, że coś tutaj jest. Czyli jak jest tyle miejsca, to ja się dzisiaj zatankuję. No, raczej mi tyle miejsca nie zginie. Już. Wolnego miejsca. Wolnego miejsca szukamy. Jest tutaj, dobra. Tu jest wolna pompa. I tutaj się zatankuję. Pójdę, cofnę i kawkę na rano weźmiemy. Shower weźmiemy dzisiaj sobie na lofcie. Będzie gitara. Także. Możemy się brać za tankowanie. Dobra. Stan licznika zapiszemy. I bierzemy się za lanie naszego paliwa. 188. Dobra. Kilometry stan mam. Idziemy się lać. Także trzeba gdzieś znaleźć miejsce do zaparkowania. Paliwko sewlałem. Prawie do pełna. Jeszcze mam 2 kroki na dojazd. 38 mil w linii prostej. Tą 80.
wygracie straka czerwonego. Szyby, żeby lepiej widać. Zwłaszcza, że jest dość ciemno i jest tak jak jest. Jeszcze tu mam jedną rajkę wolną, tak dlatego było mi łatwiej cofnąć. Dwie są wolne, to jest zawsze łatwiej. Dobra, trzeba się szykować do kąpieli. No więc tak, rozpakować swoje szmaty. Majtki, skarpy. Spodnie dresowe. I koszulkę jakąś. Ale ja mam tego narzucane dużo. Nabrałem tyle tych ciuchów, że w domu jest mało. Dobra, mam to, ręcznik zawsze na łóżku się suszy po kąpieli, już tak u mnie zostaje, i przyrządy do mycia, i kubek na kawę, termosik musi być, także możemy uciekać. Portfel mam. Okay. Traczki się tankują. Że jest miejsca, chyba 7 stanowisk. Pierwsze wolne, 2 ostatnie chyba też wolne, lub jedno. Także jest dosyć pompa duża. Tu jest jeszcze tyle miejsca, że jeszcze traków, a traków wejdzie. Może dlatego, że niedziela. Godzina niby jest 9 mojego czasu, tu jest 10. Więc jest późna godzina. O tej godzinie w US to z parkingami jest krucho na stacjach, park zwłaszcza. Bo każdy idzie tam, gdzie jest możliwość wzięcia prysznica, kawy, telewizja i tak dalej. Na parkingach zwykłych restaurantach tego nie ma. Ale może dlatego, że niedziela, że weekend, to jest tak jak jest. Dostałem łazienkę numer 1. I tak wygląda nasza łaźnia. Recenzje. Kurde mać, trądzik mi wychodzi młodzieńczy. Chyba dojrzewam. Tu się uderzyłem o lodówkę tą na łóżku, o drzwiczki. A tu gdzieś wyskoczyło. Niestety. Kibelek jest czysty. Ręczniki są, ale ja ręczniki, ręcznik mam swoje. Ciekawe, czy jest półka na mydło, i tego kurde nie lubię, jak nie ma półek na... O nie, jest tutaj. Tu można postawić mydło, a mój szampon gdzieś se tutaj tam. Bo ja używam swój szampon, swoje mydło. Dobra, jest ok. Test przeszedł pozytywnie. Także można się brać. Wykąpany, ogolony, bo zaczynałem się, kurde mać. A, ja to też jestem mistrz. Nie wiem, czemu się zaciąłem. Za szybko się goliłem. Szampon do włosów, DX2, w srebrnej butelce,
Jeżeli ma 5 włosów siwych, chce mieć 555, to niech zacznie używać. Od razu włosów siwych przybywa. Nie jest być mniej, to jest o wiele więcej. Ale cóż, reklama dźwignią handlu. Idę po kawę, żeby rano nie musiał iść. I ten. I już. Dałem ci czyste spodnie, kurde, czyli znowu już pokrywałem kawę. Jak ja już powiem, to już biorę. Pochlapane. A nic, trudno. Jeden dzień już brudne. Ale tak to jest, jak się jest ofiarą losu. I się zawsze człowiek pochlapie. Dobra. Bierzemy swoje zabawki. I uciekamy. Forma. Także. Ręczników nie używałem. Wszystko wziąłem? Wszystko. Dobra, uciekamy stąd. Muszę tutaj dać im na haczyk, żeby wiedzieli, że jest bez sprzątania.